Dawno nie było Weź to zobacz, więc czas to wreszcie nadrobić w specjalnym odcinku Weź to zobacz Last Minute 2015, czyli takim, w którym przyjrzymy się takim serialom, które zadebiutowały w 2015 roku, ale z jakichś przyczyn nie zdążyliśmy o nich opowiedzieć, a koniecznie trzeba je poznać. Oto i one. River, BBC One. To, że w mijającym roku stosunkowo niewiele mówiliśmy na temat seriali kryminalnych z Wielkiej Brytanii, wcale nie oznacza, że Jalu trudno streścić, bo bardzo łatwo zdradzić za dużo. Centralnym punktem tego stworzonego przez A.B. Morgan serialu jest zabójstwo policjantki, wieloletniej przyjaciółki i partnerki Rivera, Stevie. Detektyw z trudem radzi sobie z traumą, jednocześnie próbując rozwikłać tajemnicę jej morderstwa. Przy okazji podejmuje się też mniejszych i bardziej banalnych spraw, choć są one raczej dodatkiem do wątku dominującego. Realizacyjnie Riverowi bliżej do Wallandera czy Lutera niż podkręconych kolorów Broadchurch. Nie ma w nim brawury i eksperymentów formalnych, ale być nie musi, bo River broni się po prostu dobrym scenariuszem. Pozycja obowiązkowa dla fanów niebanalnych dramatów i dobrych kryminałów. Unreal – Lifetime. Amerykańska stacja Lifetime słynie z seriali obyczajowych i programów reality dla kobiet, więc zwykle wiadomo, czego się po niej spodziewać. Tymczasem w czerwcu 2015 roku w stacji zadebiutował serial Unreal, komediodramat opowiadający o kulisach powstawania programów reality, nie pozostawiający suchej nitki na telewizyjnej branży. 10-odcinkowe Unreal jest produkcją świeżą, dynamiczną i kompletnie uzależniającą widzów płci obojga. Do tego stopnia, że można jej wybaczyć różne scenariuszowe potknięcia, bo i tak wszyscy chcą wiedzieć, co będzie dalej. Główną bohaterką jest grana przez Shiri Appleby Rachel Goldberg, utalentowana producentka programów reality, mająca niezwykły talent manipulowania emocjami innych ludzi, a przy okazji sporo swoich własnych problemów wynikających z manipulowania emocjami innych ludzi. Rachel jest niezależna, inteligentna i całkowicie uzależniona od swojej pracy, której nienawidzi i którą się brzydzi, bo musi dla niej robić złe rzeczy. Ta wewnętrzna sprzeczność jest zresztą obecna w całym serialu, odczuwają ją też widzowie, bo także oni są na przestrzeni tej historii poddawani manipulacji. Unreal w stacji Lifetime miało niską oglądalność i cudem udało mu się dostać drugi sezon. Uratowały go recenzje krytyków oraz widzów, którzy nazwali go jednym z najbardziej niedocenianych seriali roku. You, Me and the Apocalypse, Sky One, NBC. Brytyjczycy mają pomysły, Amerykanie pieniądze, co w zestawieniu daje duże szanse na sukces. Produkowane w kooperacji Sky One i NBC You, Me and the Apocalypse to właśnie taka produkcja, która udać się musiała, szczególnie jeśli dodamy do tego świetną obsadę z Robem Lowe na czele. Jak sama nazwa wskazuje, You, Me and the Apocalypse jest serialem o końcu świata, a konkretnie czarną komedią science fiction koncentrującą się na losach kilkorga przypadkowych osób w różnych miejscach na świecie w obliczu nadciągającego Armagedonu. Oczywiście nie są to zwykli bohaterowie. To zbieranina barwna i nietypowa, w tym m.in. zmanierowany watykański ksiądz racjonalista w typie Jamesa Bonda, poszukiwana listem gończym bibliotekarka, dobry brat bliźniak złego brata bliźniaka, a także cały zastęp postaci drugoplanowych i gościnnych występów. Znajdzie się i wątek polski, choć tu akurat bez zdrowej dawki dystansu i gorzkiego poczucia humoru się nie obejdzie. You, Me and the Apocalypse ogląda się świetnie, bo jest dynamiczny i nieprzewidywalny. Zrealizowany ze sporym rozmachem, ani na chwilę nie zwalnia tempa, nawarstwiając kolejne absurdalne sytuacje. Oczywiście wszystko w atmosferze ogólnej paniki wywołanej nadchodzącym końcem świata. Bo z reguły im mniej mamy czasu, tym bardziej się spieszymy, żeby go nadrobić. Wymienione przez nas 3 seriale też warto nadrobić, szczególnie, że mamy coraz mniej czasu do końca roku. A może wy znacie jakieś takie seriale, które właśnie zaczęły się w 2015 roku, myśmy je kompletnie pominęli, a warto by było o nich wspomnieć? Piszcie w komentarzach. Oczywiście przypomnę, że jeżeli podobał wam się dzisiejszy odcinek, to możecie nam to okazać dając nam lajka, albo subskrybując nasz kanał, znajdziecie nas też na Facebooku i Instagramie.